Dzień dobry, nazywam się Michał Łada i dziś przeprowadzę wywiad z zawodnikiem Wisły Płock, Marko Radiciem. Jak wiadomo, Marko pochodzi z Serbii, stąd, żeby urozmaicić ten wywiad, przeprowadzę go w języku serbskim, oczywiście będę na bieżąco go tłumaczył. Okay. Zdrowo, Marko. Zdrowo, Michał. Pierwsze pytanie. Si znamo da si rodzin w Beogradu, daj może na początku da nam każesz, koji beogradski klub je twój omiljeni? I sa druge strane, kad si počeo da se profesionalno baviš futbalom? Zapytałem Marka, który belgradski klub, bo pochodzi Marko z Belgradu oczywiście, który belgradski klub, jak wiadomo jest ich wiele, należy do jego ulubionych klubów i oczywiście jeszcze kiedy rozpoczął swoją profesjonalną zabawę z piłką nożną, kiedy podpisał swój pierwszy kontrakt. Prvo pitanje to što se tiče kluba. Navijač sam Partizana iz Beograda. Tamo je veliki rivalitet između Zvezde i Partizana. Puno ljudi je za Crvenu Zvezdu, a puno isto za Partizan. Ja sam navijač Partizana. Počeo sam da treniram fudbal kad sam imao 11 godina. I normalno ja sam od tada shvatao to veoma ozbiljno, profesionalno, kako bi rekao. I prvi profesionalni kontrakt potpisao sam negde posle 20. godine, ne znam tačno, ali tako nešto. Tak, więc Marko odpowiedział, że jest fanem belgradzkiego Partizana. Stwierdził, że oczywiście w Belgradzie przede wszystkim jest ta rywalizacja między Crveną Zvezdą, Beograd i Partizanem. On jest tą stroną Partizana, tak. I pierwszy profesjonalny, oczywiście zajmuje się piłką nożną od 11 roku życia i profesjonalny kontrakt podpisał w wieku 20 lat. Następnie zapytam Marka, dlaczego Wisła Płock, dlaczego wybrał nasz klub i jak ogólnie czuje się w naszym mieście, znaczy znamo da CBO u Słowaczko i u Różomberak klubu. Zašto si izabrao Płock? Zašto Wisla? I sa druge strane, kako se osjećaš u Płocku? Da li voliš da živiš u Płocku ili voliš, ne znam, da živiš u većim gradovima kao Beograd, na primjer? To je bilo tako, ja sam igrao u Slovačkoj za Ružomberok. U momentu tamo mi se končila, završavao mi se ugovor i tamo i dosta pre toga sam sarađivao sa tadašnjim trenerom Wisle Płock, Liborom Palom. I na njegovu ponudu telefonom da mogu da dođem, da je tu ozbiljan klub, da je tu sve ok. Ja sam razmotrio tu ponudu i prihvatio sam da dođem tu da igram i eto, već sam tu dve godine sa ovim klubom i tu je sve u redu. Što se tiče grada, grad je puno manji nego što je Beograd, ali to mi uopšte nema nikakvog problema što se toga tiče. Navikao sam se, lep je grad, pozitivni ljudi u klubu, tako da to isto, tako da s te strane nema nikakvih problema. Tak, przepraszam, Marko stwierdził, że kontrakt z Wisłą, znaczy osobą, która poleciła Wisłę, był wczesny trener Wisły Płock, Libor Pala, który Markowi kończył się kontrakt na Słowacji. Wtedy dostał telefon od pana Pali, który polecił mu Wisłę Płock, że jest to dobry, perspektywiczny klub. I Marko, daj Boże, żeby jeszcze został u nas, jest z nami już drugi rok. Co się tyczy samego miasta, oczywiście Marko stwierdził, że Płock jest dużo mniejszy niż Belgrad. No wiadomo, Belgrad jest stolicą Serbii jednak. Jednakże żyje mu się tu bardzo dobrze i nie narzeka. Już jedno pytanie. Kati, masz swobodną wreme? Co radisz u Płocku? Swobodną wreme? Trenutno nema puno slovena, zato što su to taj okres prigotovači, movija Polaci. Je puno treninga, dva puta dnevno bili smo i na pripremama. I trenutno nema,
normalno je, to je ta faza, taj period kada moramo da se pripremimo za, da, razumem, za, da, za sezonu. Kad imaš slobodno. A kad je slobodno vreme, pa uglavnom odem do bioskopa, neki film pogledam na internetu, fudbal sa svojom devojkom preko Skype-a, često provodim vreme i tako to. Zapytałem Marko, co porabia w Płocku, kiedy ma wolny czas. Oczywiście Marko na początku odpowiedział, że no, nie ma dużo wolnego czasu, jak wiadomo. No, treningi i jeszcze raz treningi, ale jeżeli już znajdzie się wolny czas, no to z chęcią pojawia się w polskim kinie, żeby obejrzeć jakiś film, konwersuje ze swoją dziewczyną przez Skype'a i w ten sposób. I można, dalej możesz, piszesz Feomalepo na polski, dalej możesz, da każesz nieść to polskim nabijaczima na kraju, na polskim? Oczywiście, pozdrawiam wszystkich kibiców Wisły Płockiej. Proszę, żebyście w co największym numeru przyszli na trybunę na pierwszy mecz, a podporili nasz kochający klub. Dziękuję. Dziękuję bardzo, chwała.